Cześć moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Po dłuższym czasie Uber's Ray, kanał od gracza dla graczy, się kłania. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o okrętach podwodnych i zrobimy sobie pierwszą część poradnika, prawda, o okrętach podwodnych, jak nimi grać. W tym materiale omówimy sobie przede wszystkim rzeczy, które są bardzo istotne na samym starcie, kiedy będziecie chcieli rozpocząć swoją przygodę z podwodniakami, które, no wiadomo, weszły do gry. Niektórym się to podoba, niektórym nie podoba, ale no musimy już z nimi grać. Musimy nauczyć się grać tymi okrętami podwodnymi, jeżeli chcecie się w to bawić, a jeżeli chcecie je kontrować, to zapraszam do kolejnych części tego oto materiału. Dzisiaj standardowo omówimy sobie pierwsze, że tak powiem, kroki, co powinien wiedzieć gracz podwodniaka, kiedy bierze go w swoje ręce, czyli sterowanie, a także omówimy sobie nacje okrętów podwodnych, które mamy w grze, plus dodatkowe okręty premium, które możecie uzyskać, prawda, w obecnym evencie. Zapraszam serdecznie. Jeżeli też chcielibyście posłuchać mojej opinii o okrętach podwodnych, którą nagrałem jakiś czas temu, czyli 3 razy P, pierdoły pomidorowego gracza, materiał u góry, tam jest o okrętach podwodnych i zerknijcie, bo warto też zaznajomić się z problemami, którymi przez dłuższy czas, prawie 4 lata, że tak powiem, zmagaliśmy się w trakcie obecności okrętów podwodnych na naszych wirtualnych morzach i oceanach. A dzisiaj, nie przedłużając, przejdziemy sobie do standardowego, że tak powiem, sterowania okrętami, tego, czym charakteryzują się linie, tak też zapraszam gorąco. Pierwsza standardowa rzecz, która występuje przy sterowaniu okrętami podwodnymi, jest bardzo, ale to bardzo istotna. Okręty podwodne poruszają się w przestrzeni 3D World of Warships. Dotychczas okrętami pływaliśmy na wodzie, ja wiem, to obrazuję swoimi gestami, i ewentualnie poruszaliśmy się samolotami, jeżeli graliśmy lotniskowcem, czyli mieliśmy dodatkową płaszczyznę. Tutaj okrętami podwodnymi będziecie sterowali też pod wodą w różnych głębokościach i to powoduje, że gra nimi jest dosyć specyficzna, zarazem trudna. Na samym starcie może się tak wydawać i warto by było, aby nie zostać mięsem armatnim. Poza standardowymi klawiszami WSAD, czyli WSAD, prawda, do poruszania się przód, tył, lewa, prawa, posiadacie jeszcze dwa klawisze głębokościowe do wynurzania się i do zanurzania, czyli C i F. Te klawisze będą do tego się Wam przydawały. Oczywiście mamy tutaj głębokości takie jak głębokość nawodna, ta standardowa dla wszystkich okrętów. Okręt podwodny wtedy jest najbardziej widoczny, ma też możliwość największego spotowania, ma też możliwość zajmowania kapów, jest wykrywalny przez radar, przez hydro, więc to też trzeba brać pod uwagę. Ma też możliwość używania, jeżeli ma swojej dodatkowej broni poza torpedami, niektóre okręty posiadają taką, ale niestety jest najbardziej podatny na obrażenia. Drugą głębokością, która Was interesuje, jest głębokość peryskopowa. Z niej macie bardzo podobny widok jak na normalnej głębokości, jednak nie macie już takiego wykrywania. Jesteście też mniej widoczni, to najważniejsze, czyli mniej spotujecie i mniej jesteście spotowani. Torpedy oczywiście działają w standardowej konfiguracji. No i trzecią głębokością jest głębokość ta, że tak powiem, ratunkowa, ta, którą uciekacie raczej. Bardzo rzadko z tej głębokości będziecie puszczali torpedy. Zdarza się oczywiście, będzie można, niektóre torpedy działają na tej głębokości, ale co najważniejsze, ta głębokość służy do tego, aby zniknąć pod wodą, uciec bądź podejść przeciwnika. I te trzy standardowe głębokości określane są też czasem, jaki możecie spędzać pod wodą. Czyli jednym słowem macie limit czasu. U niektórych nacji jest to, ma tam możliwość przedłużania. Niektóre nacje mają super możliwości, prawda, poruszania się pod wodą, czyli manewrowania. No i to charakteryzuje jak na razie nasze dwie główne linie. Moja rada jest taka, że jeżeli dotychczas, moi drodzy, nie wzięliście w łapki okrętu podwodnego, a na przykład macie możliwość go zdobycia dzięki punktom na wydarzeniu, przechodząc, prawda, na obecnie trwające wilcze stado, czyli zadanie takie, misję, możecie sobie potrenować tutaj za darmo, prawda, okręt podwodny i spróbować swoich sił. Według mnie jest to lepsza zabawa okrętami podwodnymi niż zabawa na bitwach kooperacyjnych. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, zacznijcie sobie na samym starcie, co polecam, bitwę kooperacyjną, bądź to wilcze stado, i tam możecie potrenować okręt
podwodnym. Co do standardowego wyposażenia, tak jak tutaj już zajrzeliście, każdy okręt podwodny, tutaj omawiamy sobie na przykładzie ósemeczki, posiada 5 slotów i można tutaj co nieco popoprawiać. Ja przeważnie okrętami podwodnymi gram na przetrwanie, po to aby, tak jak niszczyciele, w większości jak najdłużej, nawet po zadanych obrażeniach, wykryciach, uszkodzeniach, przetrwały i mogły jeszcze działać w bitwie, bo niestety te metalowe rury pływające pod wodą są bardzo, ale to bardzo podatne na jakiekolwiek obrażenia i trzeba to brać pod uwagę. Obrażenia zadają Wam wszyscy dookoła, którzy będą chcieli się na Was skupić. Pociski OB, czy tam odłamkowo burzące, trafione nawet w wodę na głębokości peryskopowej, jeżeli Was wykryli, potrafią zadać Wam obrażenia. Dodatkowo bomby głębinowe zniszczycieli bądź okrętów, które posiadają je na swoim pokładzie, no i dodatkowo naloty na przykład z pancerników bądź lotniskowców wystrzeliwane w wasz ślad, a wiadomo, zostawiacie ślad, kiedy dostaniecie obrażenia bądź kiedy pingujecie sonarem. Teraz przejdziemy sobie sprawnie do sonaru, bo jest to bardzo fajna opcja, która pozwala okrętom podwodnym być o wiele skuteczniejszym dzięki ich, prawda, jedynej broni, jaką są, głównej broni, jaką są torpedy. To znaczy możecie wysłać sonar w przeciwnika na zasięgu, który utrzyma się przez na przykład 25 sekund, tak jak tutaj jest na U-190 i dzięki temu wystrzelone torpedy w tym czasie będą szły w kierunku tego okrętu, delikatnie zmieniając kurs. Oczywiście, jeżeli okręt przeciwnika będzie zmieniał kurs bądź manewrował, te torpedy mogą nie dostosować się do tego, w jaki sposób trafić w cel. Więc nie oszukując się, sonar nie zawsze się sprawdza. Plusem sonaru jest to, że trafiacie torpedy, możecie korygować dzięki temu ich kurs, czyli wiadomo, są celniejsze. Minusem jest to, że niestety wasz ślad sonaru zostaje podświetlony na wodzie i gdzieś mniej więcej wiadomo, gdzie wy jesteście w tym momencie, więc przeciwnicy mogą zrobić tak zwany zmasowany zrzut, bądź niszczyciele skupić się na was, aby was wykryć już za chwilę i już tak łatwo nie będzie. Dlatego używanie sonaru polecane jest z głową. Na przykład najpierw wystrzelamy torpedy, a potem dopiero chwilę później pingujemy, na przykład po to, aby te torpedy minimalnie zmieniły kurs, jeżeli jesteśmy tego niepewni. Na pewno też używanie sonaru polecane jest w przypadku gry przeciwko okrętom podwodnym, czyli podwodniak przeciwko podwodniak, no bo rzeczywiście trudniej jest namierzyć w przestrzeni, że tak powiem 3D, gdzie te okręty zmieniają kursy, prawda, głębokościowe, namierzyć jest trafić torpedami okręt podwodny przeciwnika i na przykład na mobilne jednostki, takie jak niszczyciele, bądź bardzo zwrotne krążowniki. Dodatkowo macie dwa rodzaje torped na wyższych tierach od ósemki. Na szóstce macie tylko jeden rodzaj torped namierzane sonarowo. Tutaj macie torpedy sonarowe, akustyczne, że tak powiem, naprowadzane. Zadają no, takie spokojne obrażenia, bo około 8000 z kawałeczkiem. To jest taka wartość porównywalna na przykład do torped wystrzeliwanych przez niszczyciele linii europejskiej. 8000. No i macie jeszcze dodatkowo torpedy naprowadzane normalnie, czyli po prostu wystrzeliwujecie je. One są o krótszym zasięgu, ale zadają o wiele większe obrażenia. No tu już można powiedzieć o fajnych obrażeniach, bo 12500 alfy, ale z krótkiego zasięgu i już naprowadzane tylko i wyłącznie waszą intuicją, jak przeciwnik się zachowa. Czyli jeżeli podejdziecie ciężki cel, puścicie mu te torpedy, to najprawdopodobniej macie szansę trafienia, ale tylko i wyłącznie, jeżeli dobrze przymierzyliście. Sprzęt eksploatacyjny standardowy na dwóch nacjach, które posiadamy, to, moi drodzy, naprawka limitowana, dodatkowo hydrolokator pozwalający podświetlić położenie okrętów w głębokości nawodnej i podwodnej do peryskopowej. Czyli też wykryjecie przez chwilę podwodniaka, jeżeli ten znajduje się na tych pierwszych dwóch głębokościach, prawda, nawodnej i peryskopowej. A tutaj macie też detektor okrętów podwodnych, który pozwala Wam wykryć okręty podwodne na każdej głębokości, ale on na starcie bardzo długo się przeładowuje.
Tutaj jest rezerwowa jednostka akumulatorowa, ale to omówimy sobie za momencik, kiedy będziemy omawiali już same nacje. Pytacie się może od razu na starcie, albo nasuwa Wam się pytanie, jak zagrać podwodniakiem, aby być skutecznym. Na pewno ostrożnie. Na pewno ostrożnie, na pewno nie pakować się w centrum walki, starać wybrać sobie cel, przeważnie grać okrętem jako nawodnym, a dopiero w krytycznych elementach, sytuacjach uciekać pod wodę. Oczywiście używanie sonaru z głową, dlatego że wtedy szybciej Was wykryją. A teraz zapraszam już na omówienie nacji, które posiadamy, jak na razie dwie w grze, ale także przede wszystkim dwóch okrętów premium i wspomnimy sobie o drzewku, które jest w fazie testów. Zapraszam. Dzięki obecnie trwającemu wydarzeniu o okrętach podwodnych możecie je zdobyć, prawda, za punkty, które uzyskujecie. Jest to polecane, jeżeli chcielibyście się bawić w te nacje. Jeżeli nie, pamiętajcie, że te punkty możecie sobie wydać na inne rzeczy, no na przykład na, prawda, premie ekonomiczne bądź kredyty. Jednym słowem, macie możliwość rozdysponowania ich według własnego uznania. Czy ja polecam spróbować? Na pewno polecam zerknąć, jak gra się okrętami podwodnymi. Na pewno da Wam to jakieś, że tak powiem, wizualizację tego, jak nimi grać, bądź jak je kontrować, bo przecież jeżeli nie będzie szła Wam gra okrętami podwodnymi, to zawsze będziecie wiedzieli, w jaki sposób one się zachowują. I to jest też bardzo ważne, jeżeli stwierdzacie, że to nie są jednostki pływające w World of Warships dla Was. Na starcie tutaj w tym wydarzeniu macie do zdobycia ósemki, ósemki amerykańskie, a także ósemki i szóstki też, prawda, niemieckie, plus do tego stałe kamuflaże i flagi, które możecie sobie zamontować, bądź jako kolekcjoner możecie je zachować dla siebie. Drugą ważną rzeczą jest to, że te dwie linie, które jak na razie weszły nam standardową, troszeczkę się różnią. Przede wszystkim najważniejszą różnicą tutaj jest to, że torpedy na okrętach, prawda, i amerykańskich, i niemieckich troszeczkę się różnią. Sam gameplay do 8 tieru jest bardzo, ale to bardzo podobny. Ale różnicą bardzo ważną jest tutaj na przykład to, że na 10 niemieckiej posiadacie tylko i wyłącznie wyrzutnie umieszczone z przodu okrętu. Zresztą pokażę Wam to, żeby nie było, że jestem gołosłowny, a Wy jeszcze tego nie zerknęliście. Przejdź do wyposażenia okrętu, proszę, U2501. Moi drodzy, torpedy, 6 torped, prawda, tylko i wyłącznie dziobowych. W przypadku amerykańskiego okrętu podwodnego posiadacie także torpedy rufowe, które pozwolą Wam wystrzelić je, kiedy, prawda, będziecie zdolnie manewrować pod wodą, a bądź obrócicie się do przeciwnika, nawet od niego uciekając. To pierwsza różnica, która charakteryzuje te dwie linie, jak na razie dostępne w grze. Drugą jest sprzęt eksploatacyjny, który posiadamy na dwóch tych okrętach i tutaj warto zwrócić na to uwagę. Wspomniałem Wam przed momentem, że będziemy o tym mówić. Rezerwowa jednostka akumulatorowa w przypadku jednostek niemieckich pozwala Wam zatrzymać tak zwany licznik czasu pod wodą. Na 30 sekund robicie pauzę i no, macie te dodatkowe 30 sekund po to, aby ewentualnie oddalić się jak najszybciej z miejsca zagrożenia, bądź przeprowadzić szybki atak podwodny. Występuje to na wszystkich jednostkach niemieckich i jest to, że tak powiem, cecha taka główna dla tych oto okrętów. Dodatkowo Amerykanie posiadają, moi drodzy, tu przejdziemy sobie poprzez, prawda, dział badań do Salomona, ósemeczki, nie posiadam jej jeszcze, ale grywałem, więc z wielką chęcią Wam omówię. Tutaj na amerykańskiej jednostce posiadacie alternatywną, inną zdolność, czyli wzmocnienie przekładni steru. Jesteście w stanie o 20% lepiej manewrować pod wodą i macie lepszą prędkość. Więc ten okręt, kiedy użyjecie tej zdolności i kiedy jest, no powiedzmy, bardzo zagrożony, bądź chce przeprowadzić szybki manewr pod wodą, jest bardzo możliwe, że wykonacie naprawdę super zwroty
I takim Salomonem, bądź dziesiątką, bądź szóstką, będziecie w stanie zająć dogodną pozycję, czy uciekając, czy atakując, prawda, przeciwnika. I to są tak naprawdę takie główne cechy, które charakteryzują nam linię. Jeszcze można by było powiedzieć o tym, że niemieckie jednostki nie posiadają, moi drodzy, żadnego uzbrojenia dodatkowego, co według mnie jest troszkę dziwne, bo według mnie dałbym chociaż obronę przeciwlotniczą, prawda, tym jednostkom, ale ważne jest to, że amerykańskie i na przykład już od szósteczki posiadacie tutaj pasek artylerii, która jest, moi drodzy, no właśnie, strzelająca jak sekundarka na zasięgu 4 km. No oczywiście na innych poziomach się to zwiększa i inne obrażenia też zadajecie. To taka główna różnica. Dodatkowo jeszcze, nie powiedziałem o tym, są torpedy. Chodzi o to, że tutaj mamy dwa rodzaje torped. Od 8 tieru posiadamy dwa rodzaje torped na okrętach i warto brać to pod uwagę. Torpedy 8600 i 12500. 8600 tych namierzanych sonarowo o dłuższym zasięgu i torpedy o obrażeniach 12500 o krótszym zasięgu. Czy w przypadku amerykańskiego okrętu są to bardzo radykalne różnice? No i tutaj Was zaskoczę, bo Salomon nie posiada wcale, ale wcale tak wielkich, tutaj powiem, różnic. 7800 torpedy namierzane sonarowo, prawda? 4 torpedy z przodu i 4 torpedy z tyłu, jeżeli będziecie chcieli puścić, prawda? Torped tak samo namierzanych sonarowo, 7800. Macie jeszcze możliwość zadania 12500, ale na zasięgu 8 km, czyli możecie, no wiecie, te różnice są po to zrobione, żeby jednak nacje różniły się troszkę. Tam w przypadku niemieckiego okrętu mieliśmy zasięg 6,3, więc trzeba troszeczkę się bardziej popodkradać w przypadku niemieckiego okrętu. Ok. Oczywiście prędkość torped też bierze tutaj, ma swoje znaczenie. I jeszcze jedna rzecz o okrętach, które są przygotowywane bądź weszły jako okręty premium obecnie. Mamy dwa bardzo interesujące okręty premium obecnie w grze, które najprawdopodobniej zapowiadają linię japońskich okrętów podwodnych, wielkich krążowników. Tutaj macie I-56, który posiada tak, w tak radykalnych różnicach to, że macie już na 8 tylko wyrzutnie torpedowe dziobowe, nie macie nic z tyłu. Dodatkowo torpedy są 6 bądź 12-kilometrowe. 6 są te sonarowe, 12 są te zwykłe i zadają duże obrażenia, bo po 10 tysięcy zwykłe sonarowe i 14 tysięcy, prawda, te zwykłe. Dodatkowo artyleria tutaj jest jeszcze też interesująca, bo to jest artyleria, którą wystrzelacie, bo to jest działo kalibru, moi drodzy, 140 mm i możecie sobie strzelać nim na zasięg 8,5 km. Więc jeżeli trafi Wam się przeciwnik, który raczej Wam nie zagrozi, albo chcecie sobie postrzelać, to tą armatką możecie sobie zadawać mu obrażenia. Jedna armatka, ale zawsze czasami robi różnicę. No i oczywiście manewrowość tego okrętu jest tragiczna, bo jest to wielki kloc pływający pod wodą, więc warto brać to pod uwagę, kiedy będziecie sobie nim grali. No i jeszcze radzieckie S-189, okręt powojenny, bazujący na projektach ze zdobytych ubotów. Tutaj mamy torpedy w dwóch wyrzutniach, rufowa słabsza, 2 torpedy, dziobowa mocniejsza, 4 torpedy, zasięg też dosyć fajny, ale dwa rodzaje torped na 9 i na 12. 9 to torpedy sonarowe po 5000 tylko i wyłącznie obrażeń, więc bardzo malutko. No i torpedy alternatywne, czyli torpedy niesonarowe, po 14300, czyli bardzo mocne. Warto zaznaczyć, że te obrażenia, te nieprzekraczające na 8 tierze 10 tysięcy w większości okrętów, nie mówimy tutaj o japońskim, prawda, klocu, to obrażenia, które są na przykład charakterystyczne dla takich niszczycieli jak linia europejska, czyli dosyć słabsze torpedy. Mają one swoją fajną prędkość, można je namierzać, ale pamiętajcie o tym, że
pełnozdrowego, że tak powiem, full HP pancernika, raczej z pełnej salwy nie położycie tymi torpedami. Więc warto to brać pod uwagę. Co innego z niszczycielem bądź krążownikiem, ale warto to brać pod uwagę. No i radziecka linia tutaj charakteryzuje się tym, że nie posiada na 8 tierze żadnej armatki wystającej, prawda, ani nawet przeciwlotniczej, żeby można było powiedzieć, że dajmy tu coś przeciwlotniczego. No i jeszcze dla Was coś interesującego, czyli tutaj macie krótkie zdjęcie. Ja o tym mówiłem, brytyjskie okręty podwodne weszły już na pewien czas do testu publicznego i można było sobie je sprawdzić, przetestować, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No i właśnie nowa nacja już w drodze, nowa nacja łącznie z premką, bo tam jest też szykowana premka. Mam nadzieję, że ten krótki albo średnio krótki materiał o okrętach podwodnych przypadł Wam do gustu. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejne materiały. W kolejnym materiale będziemy sobie grali, już zobaczycie gameplay, już porozmawiamy sobie na spokojnie, jak grać okrętami podwodnymi. Może nie poszczególnych nacji, będzie to takie bardzo ogólne, aby być skutecznym w drużynie, ale także przede wszystkim robić jakieś wyniki. Czyli na co trzeba uważać, co jest naszym zagrożeniem, jak ustawiać się, czy warto grać z drużyną, czy jest nam potrzebny jakiś kompan do gry w dywizjonie. Na te pytania wszystkie odpowiemy sobie w następnym odcinku. A w kolejnym odcinku, sądzę, że ten odcinek będzie wyczekiwany przez graczy, omówimy sobie, jak kontrować okręty podwodne, jak razem z drużyną zabierać się do podwodniaka, który gdzieś się tutaj pojawił, co robić, jak strzelać, jakie obrażenia możemy mu zadać i co robić, kiedy podwodniak dostał obrażenia, zniknął na chwilę, ale gdzieś tam jest obok. Okej, moi drodzy, nie będę przedłużał dzisiaj. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do mnie. Jeżeli jeszcze, drogi graczu, nie dałeś subika i lajka pod moim kanałem, no to zrób to. Na pewno dzięki tym materiałom przybliżę Ci trochę okręty podwodne. Polecam się na przyszłość. Uber Strike, kanał od gracza dla graczy. Do zobaczenia.